Święta Niepodległości już za nami, spokój się pojawia. Za chwilę będzie najpierw 6 grudnia, czyli Mikołajki, a później już Boże Narodzenie, więc możemy przejść do tematów spokojniejszych. No i przejdziemy do tematów spokojniejszych, do pytania, dlaczego tak naprawdę nie pamiętamy o COVID-zie? Dlaczego nie pamiętamy o ofiarach tej straszliwej choroby? I czy w Polsce czeka nas kiedyś przyszłość Brazylii? A naszymi gośćmi są dzisiaj ksiądz profesor Andrzej Koboliński, filozof, etyk UKSW i dr Sebastian Duda, filozof, teolog, publicysta, kwartalnik Więzi, portal Więź. Witam serdecznie. Tak jak mówiłem, prezydent Brazylii Bolsonaro próbuje się go postawić przed sądem za zbrodnie przeciwko ludzkości. Dokładnie taki zarzut chce mu postawić część polityków brazylijskich, część brazylijskiego senatu. Powód: lekceważenie COVID-u, niezapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, przekonywanie, że wystarczy dobrze się odżywiać, szeroko oddychać piersią, ewentualnie się zdezynfekować wewnętrznie, żeby być zdrowym. No ale jak wiadomo, w Brazylii ta choroba straszliwa pochłania bardzo wiele ofiar, także z powodu specyfiki biednych dzielnic, znaczy po prostu faweli, slumsów byśmy powiedzieli, w których nie ma żadnych możliwości zabezpieczenia się przed tą chorobą. Ale ja nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali tylko o Brazylii. Zacznijmy od pytania, czy to jest jakaś zapowiedź tego, co się będzie działo w innych krajach? Wiemy, że Szwecja, premier Szwecji już przeprosił za swoje działania, za swoje zaniedbania w tym czasie, za to, że 70% ofiar to byli mieszkańcy tak zwanych domów spokojnej starości. W Wielkiej Brytanii było podobnie, ale tam premier Boris Johnson jeszcze nie przeprosił, a przynajmniej takiej deklaracji mocnej nie słyszeliśmy. A zatem czy ta decyzja, jeszcze nie decyzja, ta zapowiedź Senatu Brazylii, to jest zapowiedź tego, czego się możemy, kiedy już te kolejne fale się przetoczą i COVID stanie się po prostu kolejną sezonową grypą, tak jak zapowiadają wirusolodzy. Czy tak będzie, to oczywiście zobaczymy. Ale na razie tak zapowiadają, że w ciągu kilku lat tak się powinno stać. Czy ktoś rzeczywiście będzie za to kiedyś pociągnięty do odpowiedzialności? Czy takie procesy będą się panów zdaniem odbywać? I może zaczniemy od Sebastiana Dudy, który tutaj bardzo żywiołowo reagował na to pytanie. Ja sądzę, że za tą taką sugestią na razie Senatu Brazylijskiego stoi bardzo ciekawe takie przesunięcie znaczeniowe w odniesieniu do pojęcia zbrodnia przeciwko ludzkości. My zdajemy sobie sprawę coraz bardziej z tego, że to, co nazywamy zbrodnią przeciwko ludzkości, nie dotyczy tylko sytuacji wojennych. To przypomnę, że to jest pojęcie prawne, które się pojawiło w latach II wojny światowej, a zostało przedstawione w latach 40. już po zakończeniu II wojny światowej. Było takim pojęciem prawnym. Teraz się go używa w bardzo różnych kontekstach, nie tylko covidowych, muszę powiedzieć, dlatego że już zupełnie jakby z innego pola, ale może ciekawego dla nas także tutaj, jest używane na przykład w odniesieniu do francuskiego raportu na temat pedofilii w kościele. Tam też jedna z organizacji zrzeszających ofiary mówi o kościelnej klerykalnej pedofilii jako o zbrodni przeciwko ludzkości. Czy to jest świadectwo jakby większej wrażliwości moralnej, czy też po prostu rozszerzania się tego pola znaczeniowego w taki sposób zupełnie dowolny i nieuprawniony, to się będziemy nad tym zastanawiać pewnie. Ale to jest bardzo charakterystyczne przesunięcie. Sądzę, że trauma związana z COVID-em postępuje coraz bardziej. My sądziliśmy, my uważaliśmy na wiosnę, kiedy się pojawiły doniesienia, na wiosnę, to było już zimą przecież, kiedy się pojawiła szczepionka, że rzeczywiście ta epidemia będzie wygasać, że mamy już dobry środek do tego, żeby ją powstrzymywać. Okazuje się, że tak się nie dzieje i to z różnych powodów. No, głównym jest to oczywiście, że ludzie się nie szczepią, ale mamy takie sytuacje i mamy do czynienia z nimi w Polsce także, gdzie nawet ci, którzy się zaszczepili, zapadają na COVID i
przecież o tym się mniej mówi, także ze względu na ewentualne skutki społeczne, trafiają do szpitali, czasami w bardzo ciężkim stanie. No, oczywiście dotyczy to osób z chorobami współistniejącymi i tak dalej. Ale to sprawia, że poczucie bezradności związanej z niepewnością, jak będzie wyglądać przyszłość, no postępuje. No i szuka się po prostu winowajców, którzy nie dostrzegli jakby powagi sytuacji i właśnie sądzili, że to się wszystko jakoś rozwiąże, że albo zawierzyli nauce, albo zlekceważyli postępy pandemii, albo uznali, że ona po prostu zacznie wygasać w jakiś cudowny sposób. Widać, że to jest dużo cięższe zjawisko społeczne i z takimi konsekwencjami właśnie, że będzie szukać się ludzi, którzy są w takim pojęciu potocznym winowajcami. Czy oni są winowajcami, to jest inna sprawa, dlatego że oczywiście zawsze można było zrobić więcej, jeśli chodzi o posunięcia polityczne, ale niepewność i brak wiedzy dotyczą tej choroby, no, politycy nie są ekspertami, także się opierają na pewnych danych. Akurat w Szwecji, którą przywołałeś, wiadomo, że główny epidemiolog w kraju bardzo miał taki, powiedziałbym, lekceważący przez wiele miesięcy stosunek do tej choroby, no i później się przyznał, że to był błąd, natomiast no, rząd postępował według jego wytycznych. Więc mamy takie różne pola, czy też różne plany, na których się rozgrywa ten dramat, a niepewność ciągle zostaje i jest coraz bardziej dojmująca. Już oddaję głos księdzu profesorowi, dodam tylko, że konkretnie zarzucają senatorzy, opozycyjnie oczywiście, bo to trzeba pamiętać, wobec Bolsonaro zarzucają mu, że on, nie informując o tym społeczeństwa, chciał, żeby społeczeństwo brazylijskie osiągnęło odporność stadną, społeczną po prostu. Chciał, żeby tak dużo osób przechorowało COVID, żeby po prostu żeby osiągnąć tą zbiorową odporność bez szczepień. I to jest istota zarzutu, jakie oni formułują wobec niego, zostawiając trochę na boku jego... Jest trochę taka postać jak Trump, to znaczy z, no, nie chcę powiedzieć, ale z barwnym językiem, z takimi porównaniami, które wydają się szokujące. A równocześnie postać, która zbiera bardzo dużo głosów, to też trzeba powiedzieć. To nie jest ktoś, kto wyskoczył jak Filip z konopi. W brazylijskiej polityce też się nieźle sprawdza. Jego poprzednicy zresztą też mieli barwny język, tak powiedzmy, tylko w drugą stronę, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Czy to jest przesunięcie trwałe z tą zbrodnią przeciw ludzkości? Czy będą inni stali przed sądem? Tak, żeby dzisiaj przerazić opinię publiczną, trzeba używać mocnego języka, porównując zdarzenia na przykład do zbrodni przeciwko ludzkości, do ludobójstwa, a najlepiej do Holokaustu. I wówczas rzeczywiście próbujemy przebudzić takim przekazem opinię publiczną. Ale uważam, że to jest akurat kwestia marginalna, natomiast kwestia istotna to jest obecny klimat polityczny, społeczny w Brazylii. I tutaj chciałbym trochę, może nie stanąć w obronie prezydenta Brazylii, ale pokazać taki kontekst globalny. Otóż Mesjasz Bolsonaro, drugie imię tego prezydenta to jest Mesjasz, to jest taki ulubiony czarny charakter większości mediów lewicowo-liberalnych na świecie. Natomiast warto trochę poddać analizie kilka danych dotyczących Brazylii, żeby zobaczyć, że ten dramat dotyczący pandemii koronawirusa w Brazylii nie jest wcale większy niż w innych krajach na świecie. Otóż Brazylia to jest kraj, który ma 6 razy więcej ludności niż Polska. Natomiast gdy chodzi o powierzchnię, to jest kraj 25 razy większy niż Polska. To jest połowa kontynentu Ameryki Południowej i ogólna liczba ofiar choroby COVID-19 w Brazylii to jest około 600 tysięcy zgonów zmarłych. To jest mniej więcej poziom Stanów Zjednoczonych, Polski czy innych krajów europejskich. To nie jest poziom rekordowy, który jest na przykład w Peru, ponieważ dopiero pokazanie liczby zgonów na 100 tysięcy mieszkańców pokazuje nam realną skalę problemu w krajach, które naprawdę sobie nie poradziły z pandemią, a takim krajem
chociażby w Ameryce Południowej może być Peru. W związku z tym to, co się obecnie dzieje w Brazylii, to jest przede wszystkim brutalna, ostra wojna polityczna. Ta komisja senacka, która oskarża prezydenta Jaira Bolsonaro, jest zdominowana przez członków partii pracujących. To jest partia skrajnie lewicowa, partia, która ma duże poparcie w Brazylii. Natomiast Jair Bolsonaro jest politykiem bezpartyjnym, o wyraźnie chrześcijańskich, prawicowych, konserwatywnych poglądach. Warto dodać, że był ochrzczony Jair Bolsonaro w kościele katolickim, natomiast na pewnym etapie swojego życia przyjął nowy, powtórny chrzest w jednym z kościołów zielonoświątkowych. Jego żona jest wyznawczynią jednego z kościołów ewangelikalnych. Cała rodzina Jaira Bolsonaro jest, można powiedzieć, taką synkretyczną rodziną chrześcijańską o bardzo mocnych, konserwatywnych poglądach. I to zaplecze polityczne Jaira Bolsonaro, czyli chrześcijanie zielonoświątkowi, chrześcijanie ewangelikalni, to są ludzie w większości o poglądach konserwatywnych. Natomiast nie można powiedzieć tego o katolikach w Brazylii. Oni są podzieleni dokładnie po połowie, to znaczy połowa sprzyja politykom lewicowym, natomiast druga połowa sprzyja politykom prawicowym czy o poglądach konserwatywnych. W związku z tym uważam, że to, o czym teraz mówimy, czyli kwestia pandemii czy zgonów, gdy chodzi o chorobę COVID-19 na przykładzie Brazylii, to tym szerszym kontekstem jest brutalna wojna polityczna w Brazylii. Wiele problemów społecznych, politycznych. No, wystarczy podać przykład chociażby korupcji i poprzedniego prezydenta Luisa Luli de Silvy, który skończył swoją kadencję w roku 2011 i później przez pewien czas był skazany, przebywał w więzieniu, ponieważ otrzymał wyrok bodajże 12 lat za korupcję. Później ten wyrok został unieważniony. No ale to nam pokazuje, jak brutalna, jak ostra jest wojna polityczna w Brazylii. I teraz taką oliwą dolewaną do ognia, no, są swego rodzaju rozliczenia w kontekście pandemii koronawirusa. To dodajmy jeszcze jeden element do obrazu Bolsonaro, który tutaj ksiądz profesor zaprezentował. To jest jego trzecia żona. Przy poprzednich był katolikiem, więc w tym znaczeniu jego porównanie do Donalda Trumpa jest trochę słuszne. To znaczy on jest rzeczywiście gra bardzo mocno na tych konserwatywnych nastrojach tej ewangelikalnej czy pentekostalnej części elektoratu, także części chrześcijańskiej, gra bardzo mocno na lękach przed lewicową, skrajnie lewicową miejscami polityką prezydenta byłego już Luli. Nie wykluczone, że także następnego, bo wprawdzie ma zakaz kandydowania, ale wygląda na to, że się wybroni i bardzo możliwe, że będzie kandydował z powrotem. Ale ja bym chciał zostawić na razie Brazylię, bo mam wrażenie, że ona jest oczywiście tematem ważnym, barwnym. To jest jeden z nielicznych krajów, gdzie byli prezydenci. Rzeczywiście dość regularnie siedzą w więzieniach. To się nie zdarza w innych krajach, co pokazuje specyfikę tej demokracji brazylijskiej, odmienną od naszej. Ale wróćmy do tej bezradności, o której mówił Sebastian Duda. To jest taki moment, o którym pisał w książeczce o człowieku Roman Ingarden, że zazwyczaj żyjemy poza przyrodą, próbujemy funkcjonować wyłącznie w tej przestrzeni kultury, cywilizacji, techniki jako ludzie. Ale przychodzą takie momenty, kiedy dopada nas bezradność wobec sił przyrody. On oczywiście nie mówił o pandemii COVID-19, bo zmarł w roku 1970, ale mówił o umierającym przyjacielu na nieuleczalną chorobę. I można odnieść takie wrażenie, że do pewnego stopnia nasza cywilizacja z tą bezradnością, w ogóle nie tylko nasza, cały świat się zmierzył. No i przyjął rozmaite strategie. Jedną z nich jest strategia wypierania na bardzo różnych poziomach też, powiedzmy, bo to nie chodzi tylko o tych, którzy mówią, nie ma pandemii. Chodzi również o tych, którzy mówią, no, już mamy szczepionki, poradziliśmy sobie, sprawa jest załatwiona, wracamy do naszej rzeczywistości. Podczas kiedy okazało się, że
no, maleńki wirus, wirusy w ogóle są maleńkie, ale sparaliżował nie tylko służbę zdrowia w wielu miejscach, czy opiekę medyczną, nie tylko przyczynił się do śmierci milionów już w tej chwili możemy mówić ludzi, ale także na przykład sparaliżował gospodarkę na świecie. To znaczy, to zapominamy, że na przykład braki związane z samochodami to jest może najmniejszy problem w obliczu śmierci, ale to, że nie można wyjechać samochodem z salonu w tej chwili, wynika także z tego, że przerwane zostały łańcuchy dostaw właśnie z powodu pandemii. Zatem czy to trochę nie jest tak, że COVID nas konfrontuje z ową bezradnością człowieka wobec przyrody? Sebastian Duda, widzę, już tutaj zaczyna. Zdaniem, on konfrontuje bardzo mocno i właściwie co kilka miesięcy mamy taką nową postać tej konfrontacji. Tutaj dobrym przykładem jest Izrael, gdzie właściwie no, społeczeństwo jest wyszczepiane bardzo tak solidnie, odkąd się pojawiła szczepionka, odkąd się pojawiły szczepionki, i mamy już czwartą dawkę, i za każdym razem, znaczy szczepieni są ludzie czwartą dawką w Izraelu z różnych powodów, także dlatego, że tam jest bardzo duża grupa starszych ludzi właśnie z chorobami współistniejącymi i rząd się obawiał ewentualnych konsekwencji społecznych, ale widać, że no, nawet ta czwarta dawka no, nie sprawi, chociaż już tak się wydawało po drugiej, prawda, po trzeciej, nie sprawiła tego, że ta choroba zniknęła, że ta pandemia się zatrzymała w samym Izraelu. No i jest pytanie, jak to będzie rzeczywiście dalej postępować. W środowisku naukowym, które było bardzo optymistyczne jeszcze kilka miesięcy temu, teraz widać taką, no właśnie znowu podkreślę, no niepewność dotyczącą tej sytuacji. No, to, co powiedzieliśmy tutaj na początku, że to powinno się jednak w ciągu jakiegoś krótkiego przebiegu czasowego wygaszać, nie znajduje potwierdzenia w faktach. To znaczy są jakby dodatkowe takie czynniki, mutacje tego wirusa, prawda? To, że on się zaczyna szybciej rozprzestrzeniać, są nieprzewidywalne. I teraz stajemy wobec dylematu, który jest dylematem społecznym także. Bo jeżeli zachęcamy do szczepień w pierwotnej wersji dwiema dawkami, to jeżeli będziemy musieli zachęcać na przykład do szczepień, tak słyszałem takie rozmowy wśród genetyków tutaj w Polsce, na przykład do szczepienia piątą czy szóstą dawką, czy będziemy w stanie przekonać społeczeństwo do tego, które też zacznie wątpić, tak, a będzie jednocześnie miało reakcje lękowe, no zupełnie uzasadnione, dlatego że ten optymizm naukowy okaże się no, w oczach wielu nic nie warte albo zgoła niewiele warte. Te problemy chyba są wciąż jeszcze przed nami, no chyba, że istotnie w różnych miejscach na świecie w przyszłym roku dojdzie do wygaszania tej epidemii pod wpływem tych działań właśnie przeciwpandemicznych wspieranych przez rządy. Ale jeżeli się tak nie stanie, no to reakcje społeczne i reakcje polityczne mogą być bardzo gwałtowne. Co więcej, trudno to przewidzieć, no ale na pewne rzeczy można przewidzieć, tak? Że na przykład wzrośnie grupa osób antyszczepionkowo nastawionych albo ludzi, którzy będą myśleli w bardziej zabobonny, nienaukowy sposób o tym wszystkim, dlatego że bardzo trudno trafić z rzetelną wiedzą naukową już w takich sytuacjach mniej kryzysowych do społeczeństwa, a wtedy, kiedy mamy do czynienia z reakcjami lękowymi i z nieskutecznością zastosowanych rozwiązań, może to się okazać jeszcze trudniejsze i skutkować bardzo gwałtownymi napięciami. I to nie dotyczy bynajmniej społeczeństw, powiedziałbym, mniej wykształconych czy biedniejszych. Tego typu napięcia są już bardzo wyraźne choćby w Europie Zachodniej, choćby we Francji na przykład, gdzie bardzo, bardzo wzrósł i wzmaga się ciągle ruch antyszczepionkowy, co jest pewnym refleksem właśnie bezradności, którą mamy. No ta bezradność oczywiście ingardenowska, którą tutaj przytoczyłeś, no to jest piękny filozoficzny problem, no ale my w tym konkrecie, który mamy, w tym konkrecie pandemicznym, wiemy, że to nie jest czysto teoretyczne rozważanie już, ta konfrontacja człowieka z przyrodą, tylko no to jest rozważanie, które stawia nas przed konkretnymi wyborami, jeśli chodzi o politykę społeczną,
a także przed konkretnymi wyborami moralnymi, o których nie chcemy pamiętać. Choćby w tym momencie, kiedy mamy w Polsce czwartą falę zmagającą się, a niektórzy bardzo sobie lekceważą to i nie będą stosować się do tych zaleceń, które no, nawet przy wyszczepialności takiej, jaką mamy, no są zupełnie podstawowe. Trzymanie dystansu, maseczki w miejscach publicznych. Wszyscy wiemy, no wszyscy trzej wiemy, że na przykład w kościołach, szczególnie na prowincji polskiej, z tym bywa bardzo różnie, jeżeli chodzi o trzymanie dystansu i o maseczki. I nie jest to wspierane bynajmniej przez księży, żeby przestrzegać tego typu zaleceń, nawet w obliczu dramatu, który się toczy. To dodajmy, że sformułowanie nie jest przestrzegane przez wielu księży jest bardzo ostrożne, bo wielu księży wręcz, nie chcę mówić, może inaczej, część księży, nie chcę mówić wielu, niewielu, część, procentowo nie wiemy jaka, wręcz namawia, żeby nie przestrzegać owych obostrzeń, bo to jest brak zaufania do Pana Boga albo wiara w tą ciemnotę naukową zamiast... No, w te rzeczy, które przeczytaliśmy w internecie dotyczące rozmaitych środków, które miałyby nas zbawić od COVID-u. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Tak, rzeczywiście część kręgów kościelnych w naszym kraju wręcz zwalcza jakiekolwiek naukowe podejście do koronawirusa czy do obecnej pandemii. Ale uważam, że jeszcze jedną uwagę trzeba tutaj dodać, gdy chodzi o zgony nadmiarowe. To znaczy ogólna liczba zgonów w świecie, gdy chodzi o COVID-19, to jest 5 milionów ofiar. Natomiast liczba, gdy chodzi o zgony nadmiarowe, to będzie kilka razy więcej. Zgony nadmiarowe, czyli te osoby, które nie dostały się do lekarza, to są te osoby, którym spóźniono się z operacją albo postawiono zbyt późno diagnozę. I to jest grupa ofiar, która jest większa niż te osoby, które zmarły z powodu COVID-19. No, wystarczy podać przykład naszego kraju. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż z tych danych wynika, że między czerwcem 2020 roku a lipcem 2021 roku liczba mieszkańców naszego kraju zmniejszyła się o 200 tysięcy. Zmarło 540 tysięcy, urodziło się 340 tysięcy. To znaczy, że z powierzchni Polski zniknęło miasto wielkości Torunia. No to są dane absolutnie szokujące. Konsekwencje demograficzne obecnej pandemii są niezwykle bolesne, szczególnie dla takich krajów jak Polska, borykających się już od wielu lat z kryzysem demograficznym. Także rzeczywiście tutaj tych poziomów problemu mamy bardzo wiele. Każda pandemia, każda epidemia czy każda wojna to jest doświadczenie, mówiąc językiem Romana Ingardena, bezradności, śmiertelności czy ograniczoności ludzkiego losu. Tak zawsze było. Pandemie, choroby są stare jak świat. Warto uświadomić sobie, jak często cholera czy dżuma dziesiątkowały liczbę mieszkańców naszych wiosek, naszych miast czy naszych parafii, nie mówiąc już o wojnach, które chociażby przez nasze ziemie dość często się przetaczały. W związku z tym to doświadczenie śmiertelności, bezradności, ograniczoności zawsze człowiekowi na przestrzeni dziejów towarzyszyło. Natomiast być może ostatnie dziesięciolecia, gdy chodzi o świat zachodni, to było takie trochę uśpienie czujności, no bo bardzo zaufaliśmy technice, obietnicom rewolucji technologicznej, no i mogło się wydawać niektórym, że już teraz zawsze będziemy młodzi, bogaci i szczęśliwi, tak jakby śmierć przestała istnieć, a nagle okazuje się, że może pojawić się drobny, niewidzialny wirus, który w pewien sposób zatrzymuje cały świat. Także oczywiście można tutaj snuć takie bardzo ciekawe refleksje filozoficzne dotyczące konsekwencji obecnej pandemii i toczą się w niektórych krajach bardzo ciekawe
dyskusję na ten temat, ale myślę, że jeszcze jest jedna uwaga, którą warto tutaj dodać, to są konsekwencje pozytywne obecnej pandemii, gdy chodzi o przyspieszenie rewolucji technologicznej, na przykład gdy chodzi o komunikację, gdy chodzi o pracę zdalną, no chociażby nagrywanie tego programu Starcie Cywilizacji w nowej formie, bez obecności fizycznej w studiu zapraszanych gości, i efekt końcowy tych obecnych nagrań w nowej formie jest, myślę, czasami nie gorszy, a może nawet lepszy niż to, co było jeszcze przed pandemią. Także tutaj nawet my w tym programie doświadczamy pozytywnych konsekwencji obecnej pandemii. W związku z tym trzeba zachować tutaj taki pewien umiar. Muszą być sądy wyważone, żeby nie popadać w skrajności w ocenie tego, z czym mamy obecnie do czynienia. No z tym oczywiście trudno się nie zgodzić. Są również pozytywne skutki każdej pandemii. Nawet czarna śmierć w Europie doprowadziła do powstania, warto o tym pamiętać, później w kolejnych pokoleniach, systemu pomocy takiej wewnątrzśrodowiskowej, wewnątrzklanowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i dr Sebastian Duda byli naszymi gośćmi. A do usłyszenia i do zobaczenia, mówi Tomasz Tornikowski.